Dzień dobry wszystkim tu zgromadzonym. Jak łatwo się domyśleć, może być to początek vloga. No, vloga wyjazdowego w trasę. Ostatni vlog to był bodajże film. Kończący trasę. A teraz jest vlog zaczynający trasę, jest 5:50, proszę Państwa. Tak mi się nie chce, że szok. Ale byłem, czekajcie, w piątek zjechałem, a dzisiaj jest czwartek. No, to ładnie, co? Posiedziane w domu, bardzo dobrze, tak ma być. Podoba mi się. Dłuższe wolne to zawsze dłuższe wolne. A nie, kuźwa, 3 dni w trasę. No, dobra, słuchajcie. Co, dzisiaj? Dzisiaj pakujemy się do ciężarówki. System tego wszystkiego jest identyczny, tylko że w drugą stronę, jak robiliśmy to ostatnio. Wyciągam wszystko z bagażnika. Narobili tych chopek, w ogóle wjeżdżam nie od siebie, w sensie nie wyjeżdżam do swojej chaty i dlatego tak jest, że jadę tak jak po kraka. No, wracając do tematu, system pakowania jest mój zawsze taki sam, wszystkie moje rzeczy są w tych samych miejscach, kwestia tego, w którą stronę się je wykłada. Raz się je wykłada do osobówki, a raz do ciężarówki. Później trzeba jechać zostawić osobówkę. Wziąć sobie Ubera. Przyjechać. Ale może już będzie spedytor, to spedytor mnie odwiezie. No tak jest życie, no. Słuchajcie. Wyjeżdżam z Mińska. Dobra. Nie rozgaduję się, widzimy się na miejscu, bo za dużo gadania. Zaczynało nową serię vlogów, a już mnie nie widać i tyle. Widzimy się w kolejnych filmach, w tym filmie, w nowej trasie. I witam Was już z ciężarówki wpakowane. Zaraz jadę oddać Volvo na parking naszej bazy. Wstawię Volvo na bazę i będzie można jechać dalej w trasę. Ładujemy w Żabiej Woli i jedziemy kierunek ogólnie tam Śląsk, te okolice, nie? To znaczy też za dużo, żebym nie przesadził z tym Śląskiem. Finalnie mam wylądować w Opolu, ale przez Lubin i Skarbimierz jeszcze. Drugie miejsce rozładunku. I dalej już normalnie, wiecie, drogami publicznymi do Opola po tym wszystkim. No to właśnie tak będzie wyglądało najbliższa moja przyszłość, a później najprawdopodobniej, tak mi się wydaje, bo jeszcze tego nie wiem, z tego Opola to raczej pojedziemy do Anglii, chociaż może nie, no, raczej na pewno. 101% daje na to, że jedziemy do Anglii, nie? Dobra, nie rozgaduję się, zaraz jadę jeszcze oddać Volvo, czekam, bo się umówiłem ze spedytorem, muszę czytać karty, w ogóle to mam dwie karty, wiecie, mam nową kartę, ale ona dopiero będzie ważna 20 chyba, no, 20 chyba będzie ważna karta moja. A jest dzisiaj, nie wiem, trzeci, czwarty, nie wiem, kto dzisiaj jest. Tu nie ma daty. Czy jest data? Trzeci. Dziś jest trzeci. Dobra, Volvo zostawione, czyli mój prywatny samochód zostawiony. Tu jeszcze karta nie jest zalogowana. Ktoś tu jeździł tą ciężarówką, no tak, no na serwisie była i tak dalej, więc no nic dziwnego, że coś tam się działo. Ja już teoretycznie wpakowany, zostało mi tam buty jeszcze
i zgrzewki wody poprzekładać, a tak to już jestem ready do wszystkiego, gotowy, więc czekamy tylko. No ja mam, słuchajcie, na 10 mam być w Żabiej Woli, zobaczcie, jak blisko mam, nie? Więc chwila, moment i tam będę. Nie ma co się za bardzo, wiecie, nie ma co być nadgorliwym, przecież za wcześnie tam nie ma co być. No, ale dojedzie się, zrobi się śniadanie i później pojedzie się w stronę pierwszego rozładunku. Ostatnie wyjazdy z Polski to bardzo rzadko nagrywałem, jakoś tak stwierdziłem, że nie chce mi się, znaczy nie chce się, no nic ciekawego nie było, albo nocą wyjeżdżałem, to też marnie, bo w nocy to nic się ciekawego nie dzieje, a jeszcze jakieś podloty, teraz też podlot, no wiadomo, że jedziemy, główny załadunek jest z Opola, bo później z Opola pojedziemy na zagranicę, więc to tylko taka robota, wiecie, na chwilę, nie, teraz to krajówka. Naczepę mam zrobioną. Na czepie miałem problem z agregatem i zerwał mi się taka linka, która zabezpiecza ten drzwi, jak są otwarte, nie, pod rampą. To mi się zerwała linka. Teraz mam normalny taki uchwyt, taki jak z lewej strony. Dziwię się, dlaczego oni mi wcześniej tego nie zamontowali. W sensie za pierwszym razem, bo miałem najpierw z lewej strony mi ta linka poszła. Myślałem, że zamontują od razu i z prawej to ten taki uchwyt, nie? Ten metalowy taki, który się zakłada na drzwi. No ale nie. Dopiero musiał się zepsuć i zrobili z drugiej, nie? No. Naprawili mi ten wlew, który mi popsuli na tym. Na granicy. No nie. To tam mi zepsuli i naprawili. To już jest naprawione. I będzie działało. No, także wszystko porobione. Wszystko jest porobione. 132 godziny pauzy. Robimy wpisz kierowca 1, kraj rozpoczęcia, Polska. I startujemy w drogę. Jedziemy do Żabiej Woli. Na razie ładunek jest bez temperatury, więc chłodniej nie odpalam. Mogłem, kurde, jeszcze sprawdzić przed wyjazdem, ale dobra, sprawdzi się później. Podobno jest porobione. Nie ma co się, czym się martwić, nie? Jak jest porobione, to jest porobione. I już, proszę Państwa, w ruchu. Jak to pięknie wygląda. Kurde. W końcu można się wziąć za robotę. Powiem Wam, że jak się jest dłużej na wolnym, to jak się jest w trasie, to się chce wolnego dłużej. Jak się już jest w domu i posiedzi się już ten ostatni dzień, już mi się tak nudziło, mówię, nie, no przecież to trzeba wyjechać z trasy, no to przecież to, jak to, ale jak to się dzieje, że ja mi się chce, nie? Kurde, naprawdę, czek. Dobra, bo to będzie zjazd, oni tutaj kombinują. My tędy na Żabią Wolę, panie, na Żabią Wolę. No i tak sobie myślę, kurde, jak to jest, nie? Człowiek jest w pracy, źle, jest w domu, źle. Wiadomo, że jak nie jeżdżę, to nie zarabiam, nie? W sensie takim, ja mam dniówkę, tak? Czyli jestem w pracy, zarabiam. Nie jestem w pracy, nie zarabiam. Jakoś tak, wiecie, no nie zarabiam jakoś turbo mało, ale i też nie mam chyba na co narzekać jakoś tam, wiecie, że o, znowu tyle pieniędzy i tak dalej. No nie, nie, no jest tak jak jest, nie? Więc to nie, moje poczucie tego, żeby iść do pracy, nie wynikało z braku pieniędzy, tylko wynikało z tego, że no już człowiek by pojeździł, nie? Już mówię, kurde, no pojechałby do tej Anglii, może by coś pozwiedzał, pochodził gdzieś, coś poturystykował, a tak to siedzę. Znaczy no nie tak nie siedziałem, bo a to tu pojechałem coś pozwiedzać, a to byłem w Łodzi, w restauracji, ci to tam są na Instagramie, to wiedzą, nie? Co tam obserwują moje relacje, no to wiedzą, że byłem w Łodzi u Paczesia w restauracji. Nie wiem, czy ktoś orientuje się, co to stand-up, czy zna Rafała Paczesia.
Znaczy, jak ktoś orientuje się, co to stand-up i oglądał, to raczej z tą personą nie będzie miał problemu z identyfikacją. No, to ma własną restaurację na Piotrkowskiej w Łodzi. Zawsze chciałem spróbować. Polecam. Dobre jedzonko, klimat fajny. No co? Elegancko, nie? Tak, jak ktoś się chce wybrać, no to spoko. Polecam. Na Piotrkowskiej w Łodzi. Komediowa restauracja, całkiem dobre jedzenie, znaczy całkiem dobre jedzenie po prostu. Właśnie teraz mnie tutaj busik wyprzedza. Ostatnio gadałem z takim, na wolnym byłem, gadałem, znaczy nie z tej firmy, nie, ale z takim busiarzem, ale nie busiarzem międzynarodowym, nie. No i on tam jeździł pod Warszawą, gdzieś tam miał jakiś magazyn i jeździł właśnie też po sklepach w Warszawie. Kurde, i całkiem dobre pieniądze zamówił. Nie weryfikowałem tego. No ale to przy tych pieniądzach, co on powiedział, no to średnio się opłaca jeździć tymi ciężarówkami, nie? Ale patrzyłem oferty w internecie ogólnie różnych firm takich busiarskich. No to nie ma takich stawek. Nie wiem, skąd on to wziął. Może zapomniał mi powiedzieć, że to wynagrodzenie jest na 2 miesiące, no ale nie wiem jak to jest. Jak ktoś z moich widzów jeździ jakimiś busami, tylko że właśnie tak lokalnie, no to ja nie chcę wiedzieć, ile zarabiacie, tylko byście dali znać, czy to są dobre pieniądze, nie? I wiecie, ile kierowca międzynarodowy zarabia. Tak mniej więcej, średnio, czy to są porównywalne pieniądze, bo jak są porównywalne pieniądze, to się takie, że no nie wiem, teraz taka przykładowa kwota, ale nie zupełnie nie związana z tym. Na przykład 5400 na międzynarodówce, a piątka tutaj, no to wiecie, jak to jest na przykład dycha tutaj, jeżdżąc po kraju, czy nawet 9, czy 8, no to jest i tak lepiej niż jeździć na tej międzynarodówce, nie? Znaczy nie lepiej, tylko w sensie no bez sensu jest jeździć na międzynarodówce za, nie wiem, jakieś tam 1000 czy 2000 więcej, nie? Więc ciekaw jestem, ile się zarabia na takich busikach, bo ja wiem, że na przykład na kraju, jak się jeździ ciężarówką, No to nic. Czasami są oferty, tak? Ja wiem, jak tam ktoś jeździ z windami, chłodnią i windą i jeździ po sklepach, to da się tam zarobić, nie? Jakieś tam... Ale winda to nie jest dobre, dla mnie nie jest dobre, nie chciałbym po prostu jeździć z windą. No i tak się zastanawiam ostatnio, ale ten busiarz nie międzynarodowy, tylko taki zwykły, ostatnio mi powiedział, no to mówię, kurde, całkiem dobry pieniądz. Mówię, to ja tu na międzynarodówce tyle czasu zapierdzielam, a tu można troszeczkę mniej, ale na miejscu. No by było zajebiście, bym sobie jeździł takim busikiem po Warszawie. Kurde, baja by było. Warszawa jeszcze wbrew pozorom jest zakorkowanym miastem, ale jeszcze tak źle się po niej nie jeździ, nie? Jeszcze są tak wiecie, no. Zdarzają się przypadki, wiadomo, nie? Ale ja mam trochę porównanie na tle na przykład Paryża, nie? Albo Neapolu czy Rzymu. Ale no to wiecie, to nie wypadamy jeszcze jakoś tak źle, więc... No, pojeździłbym, jakby dobry pieniądz był. Dajcie znać, po prostu, jak ktoś jeździ, niech da znać, czy dobre są zarobki. Taką chcę odpowiedź. Dobre lub niedobre. Jak niedobre, to znaczy, że się nie opłaca zmieniać tego. A jak dobre, to powiedzcie gdzie. No, nie, no taki żarcik. Nie musicie mówić, gdzie pracujecie. Tylko po prostu, czy są to porównywalne, niedużo różniące się zarobki. Czy tam ten busiarz miał rację, czy faktycznie to wynagrodzenie było za 2 miesiące, nie? Dobra, ja w sumie mogę wam powiedzieć. On mi powiedział, że zarabia 8,5 klocka, nie? Nie znam tej firmy, ja sobie nie zapisałem nazwy, bo nawet była reklama, nie? On tam chyba z mięsem jeździł, czy z czymś. No to mówi, że 8,5 klocka, nie?
zarabia. No to za 8,5 klocka codziennie w domu, po 8 godzin robota. Dajcie znać, nie? Dajcie znać, bo jak to faktycznie jest, a ja nie znalazłem takiego ogłoszenia w internecie i ciężko mi się ustosunkować, a jeśli tak jest, to trzeba spierdalać z tej międzynarodówki na prędce. Proszę Państwa, 11:05 na 10:00 miałem awizację w Green Yard i no, godzina i 5 minut od awizacji z dokumentami, ze wszystkim. Coś pięknego. Poszło raz, dwa, załadowane. Mamy dwie zrzutki, 449 km do pierwszej. Kierunek Wrocław, jedziemy tam na Lubin. W Lubinie pierwsza zrzutka, później wracamy się do Skarbimierza. I jak rozładujemy Skarbimierz, dzisiaj chyba tam o 21:00 jest awizacja. A na 18:00 chyba w pierwszym miejscu, także no jest trochę czasu. Mam nadzieję, że nic się złego nie wydarzy po trasie, żeby tam łapać jakieś takie dziwne opóźnienia. No ale co? Na razie to czasowo nie wygląda źle, że tak powiem. Tylko teraz, aby ten towar się nie poprzewracał, to by było dobrze. Właśnie trzeba by było może ostrożniej jechać, bo to śliski temat, nie wiem jak się z tym jeździ. Nie woziłem takiego specyficznego towaru. No ale nic. Co, jedziemy do Biedronki, no tutaj nie ma co ukrywać. Kto jeździ na kraju, ten wie, co się robi tutaj w tych dwóch miejscowościach. Kiedyś byłem w Skarbimierzu. No i w Skarbimierzu odwaliłem chyba 9 godzin czy 8 godzin na rozładunku, nie? Także zobaczymy, jak będzie teraz. Może być różnie. Się okaże się. I cyk. Dzień pracy rozpoczęty. Dzień wyjazdu. Możecie, o, z początku trasy łapkę w górę zostawić. I komentarz. I w ogóle. No. Kurde, panie Adrianie, nie tak szybko, bo naprawdę ten towar się poprzewraca i będzie bida. A tego byśmy nie chcieli. Cek, cek, cek. Kierunek Wrocław. S8. Te tematy. Trzeba jeszcze na kawę gdzieś zajechać. Śniadanie zjeść. Od rana jeszcze dzisiaj nic nie jadłem, kurde. Nie to, że nie było czasu, ale tak nie miałem weny, a teraz by coś człowiek zjadł. No to tak jest, tak jak z tym wolnym, nie? Jak za długo na wolnym, to już chce się pracować, ale jak tak samo ten, nie chce ci się, jak stoisz, to ci się nie chce jeść. Jak ruszysz, to człowiek by coś na ząb zarzucił, nie? Dzisiaj rano byłem na zakupach w Biedroneczce. Rzadko robię w Biedronce zakupy, bo nie lubię Biedronek. No ale dobra, już nieważne. Byłem w tej Biedronce na zakupach. Tak nie miałem weny na zakupy, nie. Ja czasami, ja po prostu jak mam coś takiego, że ja muszę mieć w głowie, że mi się chce to robić, nie? Bo jak mi się czegoś nie chce, to jest tak to po łebkach robione, tak samo te zakupy. Tak mi się nie chciało tego robić, tych zakupów. Mówię, kurde. Najchętniej to bym sobie, fajnie by było mieć takie coś opracowane, że stała lista zakupów, masz jakąś aplikację czy coś i co wyjazd sobie tylko klikasz jednym kliknięciem listę zakupów, to ci przyjeżdża do chaty albo do Mietka i jedziesz w trasę, nie? Żeby nie trzeba było samemu latać, nie? No ale jeszcze takich rzeczy nie ma. Może ktoś to opatentuje i wprowadzi w życie. Kto wie. Proszę Państwa, jestem już jakieś, no trochę kilometrów dalej. Dostało do celu 139.
Trzeba by pauzę zrobić. O panie. Trzeba by pauzę zrobić. 42 minuty jeszcze jazdy w Tahoe, ale parking tutaj mamy, więc zjeżdżamy. Kurde, cały dzień dzisiaj bez kawy. Masakra. Miałem gdzieś zjechać po drodze, ale tak zjeżdżam i w końcu nigdzie nie zjechałem. No ale nic, teraz zjeżdżam, może teraz się szczeli kawę. Kurde, 15 prawie. Masakra. Na 18 trzeba być, 138 do celu. Damy radę. No, chyba damy radę. Nie, no damy radę. Tu tylko 45 minut, oby jeszcze miejsce było. Nie wiem, ja tutaj tak zbyt często nie jeżdżę w tą stronę, więc ciężko mi powiedzieć. Są miejsca. Panie. Dawaj, tędy. Tu jakieś rajki chyba. Ten tu można też zaparkować. Dobry. No i dobra. No i 45 minut odpykane. Można? Można. Słuchajcie. Trzeba się brać do roboty dalej. Nie ma co się opierdzielać. 138 km. Kawa jest. Czyli nadzieja na lepszy dzień i więcej energii też jest. Zobaczymy, jak pójdzie pierwszy rozładunek. Czy pójdzie tak sprawnie? Mogłoby tak być. Powiem wam szczerze. Mogłoby być tak sprawnie. Od razu człowiekowi by się ta praca lepiej podobała, nie? No, ciekawe, jak tam w Skarbimierzu pójdzie. Jak pójdzie tak jak kiedyś, to będzie lipa. No ale może nie będzie aż tak źle. Co nie? To się okaże na miejscu, nie ma co panikować. Niecałe 5 km do celu i zobaczymy, ile to się zejdzie. A później cel Skarbimierz. Ale najpierw tutaj, Lubin. Pierwsza zrzutka. Się okaże się, czy pójdzie sprawnie, czy nie pójdzie sprawnie. Taka dzisiejsza krajówka. Zobaczymy, jak to będzie. Chciałbym, żeby to poszło sprawnie. Kto by nie chciał, nie? Się okaże się. Na 18 awizacja jest. Będę na miejscu 17.30. Nie chcę nic mówić, ale od razu rampę dostałem. 18.20. Kurde. Ale zmoczyło mnie. Deszcz pada jak cholera. Ale no co, od razu rampa, nie? Także Lux Malina. Oby to szybko zdjęli. Tylko 10 palet tutaj, to powinno być szybko. Najprawdopodobniej najszybszy rozładunek w Biedronce, jaki miałem, nie? 20 minut. I rozładowane z dokumentami. Awizacja na godzinę 18. 18.29 jestem w drodze na kolejny rozładunek. Co prawda tutaj było tylko 10 palet, ale to i tak jest szybko. Naprawdę, kto jedzie na Biedronki, to ten wie, że czasami może się zejść. Naprawdę, uwierzcie mi, ja... Trochę mi się tych Biedronek trafia, czasami tu przyjeżdżam. I nie mówię wcale, że nie. No ale to, jak to szybko tutaj poszło... No jestem w szoku. Nigdy w życiu nie byłem tak szybko na Biedronce, żeby mnie tak szybko rozdzielić. To jest szok i niedowierzanie. No, aż mnie po prostu zamurowało, nie? Więc... No mega zdziwiony jestem, mega. Dobra, teraz tak. 164 km. Nawet zobaczcie, pauza nie wiesz, a tam 15 minut wyszło pod rampą, nie? 2.44 jeszcze w Tahoe. No i atakujemy ten Skarbimierz. No tam byłem 2-3 razy na tym Skarbimierzu. I tak, za pierwszym razem odwaliłem, miałem chyba na 19 rozładunek. Zdjęli pod rampą, byłem chyba o 7 rano. Tak, o 7 rano byłem, a o 9 dostałem dokumenty. Pierwszym razem, kiedy tam byłem. Później było już tylko lepiej. Natomiast nie było to jeszcze tak lepiej, jakby mogło być, nie? W sensie, że szybciej i w ogóle. Ale słuchajcie, no mega zadowolony jestem tutaj z tego rozładunku. Nie spodziewałem się, że to tak szybko tutaj zadziała i pójdzie, nie? Nie wiem. Kurde, naprawdę. Jeszcze do tego
ochroniarza tutaj na wyjeździe, mówię, kurde, pierwsza Biedronka, w której tak szybko poszło, nie? Aż jestem, mówię, w szoku. Mówi do mnie, no co ty gadasz, jak to szybko? No mówię, ty, no ja miałem mobilizację na godzinę 18. A on to rzeczywiście, kurde, szybko, nie? Aż zdziwiony był. Ja mówię, no ja też jestem zdziwiony, kurde. Wiesz, nigdy tak szybko się takie rzeczy nie działy. Zawsze się dramatycznie długo schodziło. No ale dobra. Znaczy tutaj nigdy nie byłem. W Lubinie nigdy nie byłem na Biedronce. Był pierwszy raz i pierwszy pozytywny raz, nie? Komentarze i opinie o firmie to lepiej nie czytać, nie? Jest tragedia. Ale naprawdę u mnie poszło sprawnie. No sprawnie. No sami widzicie, nie? No nic, słuchajcie. Ciśniemy na ten skarbimierz. Nazwa ulicy taka sama, tylko zmiana kodu i zmiana miejscowości, a tak to wsio to samo. No, ta sama firma, te same historie, oby tak samo poszło dobrze. Ale tak jak kiedyś rozmawiałem już z kimś na temat właśnie Biedronek, to jest tak, że kurczę, raz wpadniesz i jest szybko, nie? Jakiś tam kiedyś Sieradz chyba miałem Biedronkę. Tam wokół bazy też tej, nie pamiętam gdzie to kurde jest, tam niedaleko Warszawy też taka jest jedna Biedronka. No tam jest o tyle lipa, że tam pamiętam, że trzeba się dogadywać z kierowcami, nie? Że kto pierwszy tam gdzieś się ustawił w kolejkę, to pod rampę podjeżdża i tam czasami jak na złe rampy trafisz, ze złym towarem jesteś, tam wiesz, zależy, świeże, nieświeże, mrożone, to inne rampy, nie? Tam przedziały rampy. Kto pierwszy tam stoi w kolejce, to pierwszy, tak? I czekasz. Czasami to idzie szybko, a czasami to jest po prostu, wiecie, też loteria, nie? No i to jest tak, jak kiedyś z kimś rozmawiałem. Raz ci pójdzie dobrze, a raz pójdzie słabo. Kurczę, co tutaj jest? Jakiś duży zakład jest w ogóle. Przejeżdżałem w tą stronę, mówię, kurde, jakiś spory zakład. Ciekawe, co oni tutaj produkują, ale już nie mam czasu tego weryfikować. No, ciekawe, co tutaj było. Czy to w ogóle funkcjonuje? Chyba funkcjonuje. Jakaś kolej tam jest w środku, jakieś małe beczki, cysterny. No, ciekawe, co tam jest, ciekawe. No, ale słuchajcie, no naprawdę, kurde, byłem... zawsze jak z kimś rozmawiałem na temat tych Biedronek, to zawsze jakoś taka negatywna energia z tego wszystkiego wynikała, nie? Że to nigdy tak nie szło dobrze. A tutaj naprawdę, no, w szoku byłem, nie? I to od razu, wiecie, poszedłem do biura, od razu dostałem rampę. Jak otworzyłem drzwi i podjechałem, dosłownie za chwilę otworzyła się rampa i słyszałem, jak zaczęli zdejmować. Mówię, co tu się dzieje, nie? Za chwilę patrzę i nawet, nie wiem, nawet nie zdążyłem zobaczyć, że już zielone, nie? Zielone światło, cyk. Panie, wyjazd. Kurna, pięknie, nie? Za chwilę telefon, po dokumenty proszę przyjść, już gotowy, nie? Bajka, nie? No to też jest pewnie uwarunkowane tym, co przyjedzie, nie? Jeśli chodzi o szybkość tego, wiecie, zliczania i tak dalej, bo oni to pewnie muszą jakoś zliczyć ten towar i jak przyjedziesz z jakimś miksem, no to jest nieciekawie, nie? Ale ja miałem jeden towar, jeden rodzaj, także poszło sprawnie i gładko i tylko 10 palet, nie? Następnym 12 i ostatnim. Później parking, rano tam gdzieś mam ogarnąć myjnię i później jedziemy do Opola, ale to już rano. Jakże jest fajnie, słuchajcie, zarejestrowałem się w Biedronce. Idę teraz do auta, 21:30 mogę wjeżdżać. Czyli jakieś 20 minut jeszcze muszę zaczekać. Teraz tego nie widać, ale tutaj są takie kolejki, że szok. Ja stoję na samym końcu. Na samym końcu tej ulicy. Dokumenty zaniesione i czekamy. Trzeba czekać na telefon, aż zadzwonią i z numerem rampy, nie? Za daleko stąd nigdzie nie będziemy jechać, bo, znaczy po rozładunku, bo mam myjnię dosłownie, nie wiem ile metrów dalej, ale bardzo blisko tutaj, zaraz za tą Biedronką jest stacja Orlen i tam jest myjnia dla ciężarówek. Jutro tam muszę umyć naczepę w środku, zobaczymy, może i na zewnątrz też się umyję. No, także tak. Także tutaj pewnie gdzieś zostaniemy w okolicy.
i będziemy się pauzować. Tak jest. Proszę bardzo. Pół godziny czekałem i jestem już pod rampą. Dobra, rozładowany. Czasowo nie było to jeszcze jakoś tragicznie. Syf jest, ale jutro będzie myjnia. No i dobra. Jeszcze tylko brama wyjazdowa i parking. Dobra, słuchajcie. Rozładowane. Naczepa empty. No i co? Udało się. 23. Od awizacji to godzina minęła. No to słuchajcie. O czym my rozmawiamy? Tyle to nawet by było dobrze, jakby to zawsze tyle trwało. Czekajcie, miałem 12 palet do zrzutki. To jeszcze wiecie. Na luzaczku. A tu koleżanka parkuje. Dawaj, dawaj, nie dygaj na robocie. Może zaparkuje dzisiaj. O, moją miejscówę właśnie ktoś przejmuje. A nie, on wyjeżdża czy będzie parkował? Ale ktoś mu się chyba z tyłu wpierdzielił. A nie, to solówka, to on tu stał. Ale moja miejscówka zajęta, wcześniej tutaj stałem. Ale pojedziemy sobie na Orlen. Tutaj jest taki Orlen i... Bo tak, tutaj chyba też można stać, nie? W tych kałużach tutaj. Kiedyś to tutaj kolejka jeszcze tutaj była, nie? Się stało, pamiętam. Ciekawe, tu chyba też na poboczu można stać. Ale podjedziemy, tam jest Orlen i tam jest myjnia. I jutro tam mam ogarnąć naczepę, więc może tam jest taki niewielki parking. Może by było jakieś miejsce dla mnie. Wjedziemy, zobaczymy. Jak będzie miejsce, to dobrze, nie? Jak nie, to trzeba będzie kombinować. Dobra, bo tu gdzieś jest wjazd. Cyk, cyk, cyk. A tam, kurde, ciężarówki stoją i osobówki. I wiecie, co tam jest? Ej, tu, jak tu jest wjazd na ten Orlen? Tu jest jeszcze jakiś parking po prawo. Tu jest zakaz dla 3,5 tony. Jedź tą osobówką. Muszę zawrócić tutaj. Zawrócimy tu na tym skrzyżowaniu. Dosyć spore. O, dobra, tam była strzałka od wjazdu. Przejechałem wjazd, no widzicie? Tak, to jest, jak się zakręci. Ewentualnie tutaj można by było stanąć. Podobno na stacji benzynowej jest prysznic, a na tym by mi najbardziej zależało, żeby się pójść wykąpać jak człowiek. Znaczy jak jest, nie? Dobra, wjechali my. I tu jest pełno wolnych raj, znaczy pełno miejsc, ale osobówki na nich stoją. To świecie, przyjechał ciężarówką, pojechał ciężarówką w trasę, a osobówkę zostawił, żeby sobie zająć miejsce, ale jest, a nie, tam coś stoi. Wjeżdżamy tu. Tu jest chyba jakieś miejsce. Nie, tu stoi coś. Tu są dwa miejsca. I tu są wolne miejsca. Dobra, parkujemy tutaj. Taki jest plan. Dobra. Kraj zakończenia. Polska. Tak jest. Kończymy na dzisiaj zmianę.